Czy też tak zawsze mieliście, że zastanawialiście się, po co w ogóle są różne rodzaje kill-offów, skoro ulepszenie kill-offa tak naprawdę daje wam tylko to, że jest trwalszy i szybciej rozwala? Co by było, gdyby ulepszenie kill-offa działało w ten sposób? Uwaga. Normalnie, nie? Normalnie, ale zobaczcie na ten. Uwaga. Bang! I słuchajcie, każde ulepszenie kill-offa sprawia, że rozwala się o wiele więcej klocków. Jak myślisz, ile bloków rozwali złoty kill-off? Uwaga, jeżeli myślisz, że powyżej 10, zostaw łapkę w górę. Jeżeli myślisz, że poniżej 10, to zostaw subskrypcję na kanale. Uwaga, 3, 2, 1. Ło! Ile? Co? Nie, to jest niemożliwe, żeby aż tyle. Czemu mam 79 bloków dirta? I zobaczmy, czy naprawdę aż tyle. Co? Idealnie! Zapraszam do odcinka, żebyście zobaczyli, jak rozwalają inne kill-offy. Bardo! Co jest tym światem nie tak? Powiedz nic, mi, powiedz mi, co jest zbyt ładnie. Minecraft, ale jest zbyt ładnie, to jest tego odcinka. Ej, bez kitu. Nie byłem jeszcze na tym biomie w sumie. A, bo on jest nowy. On jest od 1.15. No, on jest od wersji 1.12, stary. Aha, jakoś. No to nie jest no, nowy. No więc jednak jesteś opóźniony, Zipek, jak zwykle. Sam jesteś opóźniony. Dobra, zbieraj drewno, bo nam się przyda na pewno. Ponieważ, tak jak Bartek tam powiedział, naszym zadaniem jest, jak zwykle, wydostać się z tego dziwnego świata. Czyli do Netheru. No, albo w jakiś inny sposób, wiesz, są różne albo sposoby na wyjście. Dobra. Albo dobra. Do endu, albo coś innego, ale nie ważne. Ej, stary, kto pierwszy zrobi kill-off, ten kozak, a to kto drugi, ten głupek. I kto pierwszy wykopie cokolwiek, ten jest sztosem każdego dnia. Już dawno wykopałem, bordo. A kto pierwszy zrobi kamienny, ten jest sztosem nad sztosami. O, już mam kamienny i będę sztosem nad sztosami. Ej, Zipek, ale ja nie stwierdziłem. Co jest? Co się stało? Wow! Co? Ej, kozackie! Co jest? Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ej, co jest? Ja ile kobla? Nie, 64 kobla już mam? O co chodzi? Ej, zobacz na tą kopalnię, stary. Jak to się szybko robi? Wygląda. Ej, mega, to potrzebujemy mega węgla. Fajne. Ej, jak myślisz, co się stanie, jeżeli rozwalimy kobla koło diamentu? Wypadnie diament? No tak, wszystko wypada z tego, co widzę. A co jeżeli rozwalimy coś koło obsydianu? Czy obsydian wypadnie i będziemy mogli rozwalić go nawet kamiennym kill-offem? Ej, bez kitu, to jest możliwe. Ej, zobacz, te kill-offy się nie psują wcale szybciej. Ej, mega dobre. Ej. Zawsze czekamy na odcinku bardzo długo. Ej, to jest fajne, to jest fajny odcinek. To jest w końcu fajny odcinek! To mi się no, podoba. Jest kozacki, stary, ale przydałoby nam się chociaż po jednej pochodni, wiesz? Nie mam węgla. Masz węgiel, nie mam ziomeczku? Nic, a nic. Autotunowy ziomeczku, niestety nie ej, mam. Ej, dobra, stary, ja mam pomysł, przetestuję to. Ale mam już tyle kobla, stary, mam co? Kurczę, nie, co dobra, jest? To jest ej, bezdyjne. Właśnie, a drewno? Możemy tak zbierać drewno? Tak, właśnie w ten sposób teraz zbieram drewno, stary. O przetopię kurde. I będziemy mieli węgiel. What? I to będzie kozackie. Kozacko. Drewniany kill-off wykopywał, stary, tylko jeden blok. No. Ten koblowy wykopuje, kilka bloków. Myślisz, że tu progresuje z każdym lepiej? Nie wiem, zobaczymy. A jaki możemy następny? Jaki jest następny? Złoty czy żelazny? Żelazny. Jest lepszy? Żelazny. Ej, bez kitu, no ktoś kiedyś zrobił złoty kill-off w ogóle? Nie wiem, ale widzę węgiel! Stary, widzę węgiel! Idę sprawdzić, ale czy ja już działa. Mam pochodnie, stary. No pierwszy ma pochodnie, ten nie kozak, ma! Bo ty już masz je! Zgniły jesteś, Zipek! Jesteś oszustem. Wow! Co to jest? Co? Stary, chodź. Chodź, na drugą stronę tej góry. Znalazłem wioskę! I tu jakąś dziwną wioskę! Zipek? Cześć, dobry. Znaczy, twój pomysł z wioską całkiem mi się podoba, ale wiesz, co mi się bardziej podoba? No? To, że mam żelazny kill-off teraz. Już masz żelazny kill-off? W tym momencie? Zipek, nie grane? Każdy tak jak ty jest taki spowolniony. Ej, a ja mam żarcie. Zamienimy się? Żelazo za żarcie? Haha! Co? Nigdy. Nie chcesz? Czyli nie chcesz żarcia? Nie chcę. Okay, żadnego spoko. Żarcia. Spoko, nie ma sprawy. Ja sobie pozwolę zjeść dużo chlebków. Dla ciebie nic nie będzie. O, i ma łóżko, słuchaj. To jest... O stary, Boże, rozwala mi też wszystko. Mam żarcie, dlatego ej, że mam genialny sposób zdobywania tak, jedzenia. Rozwalając tym kill-offem wszystko, ale to wszystko się psuje. Wszystko dookoła. Którym? Bęk, tym kamiennym. A żelazny... Ej, właśnie, żelazny lepiej rozwala? Wow. Co? Poczekaj! Poczekaj mega, na mnie, stary! Mega rozwałka, stary. Poczekaj na mnie, chwila, moment. Stary, zobacz na to. Co? Patrz. No wiem. Właśnie tak przez chwilę rozwaliłem prawie całą wioskę, stary, wiesz? Masz ten żelazny kill-off, czy nie? Mam. Dobra, to poproszę. A ja ci dam połowę chlebków, które mam. Uwaga. Proszę. Spadaj! Dobra, nie dostajesz chlebków. Ej, nie, to dostałeś nie, to kilo, nie. To dobra, czekaj. To był deal. Dobrze, już ci daję, już. Dawaj chlebki. No już ci daję, chwila. Dawaj chlebki. Moment, nie atakuj mnie. Dawaj chlebki. No już ci daję, no to przestań robić. Dawaj chlebki, dawaj chlebki. Co ty robisz? Zaraz to zakopiesz, Dawaj chlebki, Zipek.
Trzymaj. O nie, gdzie ty jesteś? Ja węgiel zbieram. O nie! O! Kurde. Ej, daj chleb. Ej, no rzuciłem ci przecież. Dziękuję. Proszę. Dobra. Tyk. Ej, dobra. O nie, ale ile itemów się tutaj ma, to jest przypał. Masz aż tyle chleba? Skąd go masz? No, wszystko z wioski, stary. Jakby zarobiłem, ej, nie? Dobra. Kiedy ciebie nie było, zarobiłem wszystko. Dobra. Robić kopalnię, co chodź. Ty robisz? Jak ty, jak to jest szybkie. To robię jest takie kopalnię. O, jest żelazo. Ej, musimy zrobić diamentowy kill off i złoty też. Złoty też kill off. Teraz musimy zdobyć złoty kill off, żeby zobaczyć, jak myślisz, dużo on rozwala. A myślisz, że złoty też będzie coś dawał? No, no bank jeszcze więcej rozwala. O, złoto. Ej, mam jest? Złoto. Masz? Stos. No. To teraz to robimy. Dawaj, zobaczymy, czekaj, jak to działa. Okej, okay, tutaj leży złotko. 4 jest. Dobra, no to idealnie. Gitara. Rób kill off. Robimy, stary, akcja przetapiando. Złotko i z redstone. Okay. Nie, no to tak szybko. O, mam crafting, psuje. Gitara. Dobra, kozacko. Wow. Ej, ciekawy, co będzie robił diamentowy, stary. Ej, bez kitu. Ale że dawaj, masz już te? Masz już złoto? O! Co? Ej, jeszcze więcej rozwala? Nie więcej, ale to kopię super szybko, stary. A, o, jest więc lawa. Zobacz. Patrz na to. Dawaj do mnie. Stary, zobacz. Uważaj, więcej! Więcej rozwala! Co? A no, bez kitu. Ej! Diament! Diament! Stary, bedrock rozwalam. Znaczy, diamenty są spoko. Ale co? Ale wiesz, co jest fajniejsze? Co ty gadasz? To, że zrobiłem dziurę do bedrocku, stary. I on się rozwala? Tak, bedrock się rozwala. O nie! To niedobrze! Niedobrze, jak ty możesz rozwalić bedrock. O nie. Stop, co? stop. Idziemy stąd. O nie, tutaj kolejny jest. Stary, mam pomysł na ten odcinek. Dawaj. Robimy bacona. Ej, dobra. Robimy bacona i kopiemy tym kill-offem z baconem na szybkości. Bierzemy tak, diamentowe kill-offy. Robimy sobie teraz. Okej. Okay. A jest 6 diamentów? Ja mam 10 diamentów, stary. Dobra, uwaga. Gdzie jesteś? Tu. Trzymaj, stary. Diamentowy kill-off. Proszę bardzo. Stary, wiesz, co by było lecimy kozackie? Z tym uwaga! Gdybyśmy mieli go zenchantowanego. What? Co? Co? Ej, stary, pochodnie, potrzebujemy pochodni, zdecydowanie. O nie, patrz, stary, co to zrobiło? Co? Tamte robiły pojedynczą dziurę, a to zrobiło taką. O nie, o, ale było blisko, prawie spadłem. Uważaj, nie możesz spać. No wiem, to ty uważaj. Dobra, wychodzi. Dobra, idziemy stąd, po prostu stąd tak, idziemy stąd. Musimy stąd iść, stąd tak, iść. Tak, spadamy stąd. Ale tu szybko idzie. Stary, problem jest taki, że to rozwala wszystkie nasze pochodnie. No, ale ja mogę stawiać, a ty możesz rozwalać. Dobra. Ale nie kop tej na dole, bo zaraz spadniesz. A, bez kitu, to już jest nisko dosyć. Dobra. Wow. O nie! Wow! Co się dzieje? O! Moje wszystkie idziemy, tepłem się do ciebie. Steleportowało cię do mnie, jak tylko umierałeś. Ja się stepłem. Ja wiem, że teraz mnie to czeka. Nie. Chodź, nie. Pokopmy razem, jak dwaj kumple. A! Nie. Ja się tak nie bawię, na razie cześć i czołem. Czyżbyś, Zipek, ty się nie, bał? Nie, daj mi spokój! O nie! Ty spadłeś? Nie! Spadłem! Nie! Umarłem! Wszystkie itemy stracił! 4 diaksy! A few moments later. Masz diamenty, mówisz? Weź zrób mi kill off diamentowy, proszę. Jednego mam. Proszę. Ale... Jednego mam. No to dawaj mi kill off, po prostu ten, co ty masz. Jak ten, co ja mam? Kumpel, daj mi kill offa. Ale ja mam tylko jeden. No to dawaj tego. Mam 5 drewna. To rób ten. Masz. Ale nie, to tylko 5 drewna, stary. A gdzie jest to drewno? Tutaj, obok lawy. Zaraz się spali. Ej, ale nie mamy craftingu? Nie. O nie. Zipek, gdyby nie twoja zabawa w rozwalenie mnie, to byśmy mieli crafting. O nie. Stary, zbieraj, ale... skoro tak ten. Zbieraj ktoś diamenty. Ktoś niestety okazał się nieodpowiedzialnym noobkiem. Co? Dobra, stary. O, stary, 2 złoża diaksów. Nice. Wow, 9 diaksów, dobra, kozacko. O nie, to są potwory. Teraz... Mam pół serduszka! A few moments later. Stary, ale ja nie mam drewna. Stary. Mam tylko dobra, jeden. Dobra, nieważne w drewno. Dawaj, zrób to. Patrz. Co? Patrz, zrób to. Dobra, uwaga. To. Wow! Wow. I co? Jak szybko 30 obsydianu! Za jednym wykopaniem? 30 obsydianu za jednym wykopaniem! Czy to wychodzi na to, że możemy się teleportować już do netheru? Tak, i to oznacza, że wygramy nasz challenge. Dawaj, wychodzimy na zewnątrz. Robimy teleport do netheru! I potem od razu robimy bacona. Ej, stary, patrz, to jest najlepszy sposób. Podstawiasz kobel, pyk. No ale ja nic nie widzę i ja nie wyjdę. Zostawiłeś mnie tu samego, tak? No, dokładnie. Super, dzięki. Nara, stary. A jakby co, to ja mam obsydian, nie?
No właśnie, wracaj tu po mnie. Już. Wiesz co ja na to? Naraz, stary, widzimy się na górze. No to, to dobra, to ja zostaję tutaj i robię teleport do Netheru tutaj. Tak, no. A jak? Normalnie. A lawą podpalisz. No dobra, racja. Wracam po ciebie. Nie, ja już zbudowałem. Chodź. Teraz tu już nie możesz, masz bana na mój teleport. Ej, dobra, stary, ja tu jestem, masz. O, siema, idę. Chodź, patrz jak do góry. Jeeej, biegnę, kumpel. Ale musisz sam się podsadzać. Dobra. Do góry, w ogóle tutaj jest opuszczona kopalnia. Tak? Gdzie? No. Fajna, fajny scenariusz. Ej, czekaj, dobra, gdzie ty jesteś? Jeszcze no, wyżej? Idę w górę, jesteś na samą górę, no. Idziesz. Dobra. No. O nie, pająk wchodzi na górę za mną. Tuż, tuż za mną. Co? Gonicie pająk? O, co się stało? Co jest? Co? Nie! Zipek? Co się stało? My nie wiemy, gdzie było to miejsce, nie? Nie wiemy. Dobra, myślę, że nie ma sensu tego już szukać, stary, i nie znajdziemy naszych itemów. I no, powtarzać challenge'u chyba też nie ma sensu, bo tak naprawdę byliśmy już tak o ciut od skończenia challenge'u. Więc dobra, powiedzmy, że przegraliśmy, ale byliśmy blisko zwycięstwa. Stary, co ty na to, żebyśmy spróbowali teraz na game modzie, zobaczyli jak by działał ten kill-off z tą modyfikacją Creative na, słuchaj, na baconie plus mega enchantie. Dobra, dobra, robimy dobra, to, stary. Dobra, to co, ty robisz bacona czy enchant? Ja robię bacona, stary. Dobra, dobra. Tylko, że ja robimy enchant. Go na dole, tak? Ej, ja coś sprawdzę. Ej, stary, co? Na game modzie to też działa, patrz. Zobacz o, na to. O kurde, ale nie, stary. O ja. To jest. Ale co tu się dzieje? Stary, czyli gdyby była efektywność, stary. To właśnie tak by to wyglądało. Tak, tak, ale chciałbym to zobaczyć, jak to będzie wyglądało normalnie. Wow! Co, czyli ja robię na dole to, tak? Tak, 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 tak. I stary, przez 2 minuty będziemy zbierać diamenty i kto zbierze więcej, ten wygrywa. Dobra, kozacko. Dobra, wow, mamy wow. To. Stary, teraz zasilamy tutaj, żeby był haste, haste dwójka, uwaga. I teraz wyłączamy game moda na survival. A enchanting na kill-offie, stary? No już mam oczywiście, proszę cię. A mi zrobiłeś? Proszę bardzo, Unbreaking 3, Offensity 5 i Fortuna 3. A dla mnie? 3. No mam, już daję ci, spokojnie. Serio? Trzymaj. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałeś się, że jestem taki miły? Dobra, stary, już za chwilę zaczynamy. Masz miecz na wszelki wypadek i żarcie. Aha. Dobra, stary, 2 minuty, o. Zaczynamy wyścig o diamenty, stary? Teraz, go! Start! O nie, o już nic nie widzę. Nie, kto więcej tutaj... diamentów zdobędzie w ciągu 2 minut? O nie, jak to się rozwala? Co tu się dzieje, ej, powiem ci tak. Ej, to jest za duża rozwałka. To jest straszna rozwałka i do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie tak szybko chodzić. Ej, na jakim to jest poziomie? 14. O nie, jesteśmy za wysoko. Jesteśmy za wysoko, o nie. Ale ja znalazłem złoto teraz. Stary, jak to się szybko rozwala? Jakie tu się korytarze no, robi szybkie? To się szybciej rozwala, nie, stary, niż jest... zdążysz w ogóle cokolwiek zrobić. Cokolwiek zobaczyć, ja nawet nie widzę, co my zdobywamy. Dobra, tutaj. Ej, no ja trzeba też. Zrobić miejsce na te diamenty w ekwipunku. Możemy je rozwalić przez przypadek i nawet nie zwrócić uwagi na to, że je rozwaliliśmy. Ej, bez kitu. Ja teraz patrzę, czy po drodze nie było diamentów, szczerze mówiąc. O nie, o nie, o nie. Ja nie wiem, nie widać tego w ogóle. Nie, nie widać nic. Ej, dobra, no, to jest też test na spostrzegawczość, stary. To jest bardziej spostrzegawczy, ja czy ty? O, diaksy! Już masz? Jeszcze chyba nie zdobyłem żadnych. Jak to możliwe? Okay. Halo, mi gdzie wypadły, moje diamenty? Mi wypadły, okay. Przegrywam! I to ile? Minuta została! Minuta jeszcze minuta, tylko? A ja nie mam diamentów w ogóle, żadnych. Ale jeżeli znajdziesz, to pewnie mi przebijesz. Jest diament! Co? Jest o diament. Nie. Okej, okay, 8. 8 diamentów. O nie, ja mam 5 tylko, stary, okej, okay, okej, okay. Uwaga, ile jeszcze? Jeszcze 30 sekund, stary. O nie, 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 nie. Okay. Ej, ja nie mogę teraz kopać, ja jak też muszę. Chcę znaleźć. Jezu. Ja pierdzielę. O. Jest kolejny diaksy! Co? Ale są nad lawą! Jest! Zdobyłem. O nie, a ja mam tutaj lawę samą. O nie, tutaj. Ja też samą lawę mam! O... Dobra, chcesz jeszcze jedną minutę? Tak, tak, 3 tak, minuty, dawaj. Dobra. Dobra, ale jeszcze dawaj, się nie skończyło. Kolejny diaksy! Okej, okay. O nie, tutaj jest lawa. Co ty masz ciągle tak, te diaksy? Ciągle ja nie mam. Diamenty. Ja nic nie mam, stary. Stary, nie wiem, ja nie wiem co jest grane, ale o mam nie, mega lawa. Farta teraz. Może za wysoko kopiesz. What? Co jestem o nie, jestem w lawie! Stary. O, wpadłem do lawy, ale dasz jeszcze żyje. Co, padłeś? Nie, gdyby nie te jabłka, to bym umarł. Lol, ej, bez kitu, zapomniałem o jabłkach. Okej, okay, lecimy dalej. Ja uwaga, ile dobra, zostało? Ja idę szukać. Zostało 40 sekund, stary. O nie, nie mam szans. Nie mam szans, żadnych diaksów tutaj nie może miałem. Za wysoko kopiesz. Dobrze, o, ja kopię o, za wysoko. Masz diaksy? O kurde, i to ile, no? 17 sekund, stary. Co, o, please, diament. Jeszcze jedno złożę. O. Co? Jeszcze masz diaksa? Jest. O nie, i szkielet. Uwaga. Dawajcie mi jeszcze 8, jednego, no. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Koniec! I ile masz diamentów, stary? Tylko 13. A nie, czekaj, tutaj jeszcze by leżały. O dobra. Nie, o nie, ile masz? Czekaj, stary. Teraz możemy przejść się po naszym szlaku i zobaczyć, czy nie ominęliśmy diaksów żadnych. Okej. Jeżeli są jakieś na widoku, to możesz je jeszcze teraz też wykopać. No dobra, czy nie? Dobra, okej, niech jesteś będzie. Jesteś za? Dobra. W sensie, ja mam tutaj jeden taki na widoku, w pobliżu. Do wykopania? Tak. O ja, ty masz farta. To ty specjalnie dla siebie ustawiłeś tą zasadę. No tak, no bo leżał mi stary i go przeoczyłem po prostu. Dobra, szukamy, okej, okay, niech będzie. Dawaj, po drodze, trzeba przejść się całym swoim korytarzem, jaki się miało. Mam, jest diament. Jest dobrze, czyli opłacało się, okej. Okay. O, i tu dobra, ile? Teraz idę w drugą stronę, ile? Nie ile wiem, miałeś? Uwaga, 6, 7? To była dobra zasada, nie. Stary, dzięki. Tu nic nie ma. Dobra, wydaje mi się, że to już koniec u mnie. Już nie ma więcej diaksów. No, u mnie też nie ma już diaksów. No dobra, to ile masz? W 3 minuty, dokładnie, w 3 minuty ja zebrałem diamentów 27, a ty? Ja 22. O! Ja żałuję, że nie włączyłem czanków, stary. Wtedy by się znalazło 2 razy więcej diamentów, wiesz? Tak? Dobra, no. Nieważne, w każdym razie wygrałem, dzięki, na razie. Ta, co? Subskrybujcie mój kanał, to na tyle, na razie. Na razie, subskrybujcie, łapki w górę, hej. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie, siemka, cześć!